Hej, witam was bardzo serdecznie, tu Ewa. Dzisiaj będziemy sobie gadać do makijażu. Weźcie sobie jakiś kubek kawy albo herbaty. Ja tu piję z mojego wiadra z mopsem. Oczywiście pies szaleje za mną, bo to już jest nieodłączny element. Więc nie zdziwcie się, jak zaraz będzie gdzieś na łóżku, a potem u mnie na kolanach, więc... Zacznę sobie od bazy. Baza, którą znacie już od miliona filmów. Za niedługo minie miesiąc, odkąd się przeprowadziliśmy i naszło mnie na takie refleksje. Część z was pewnie nie wie, że się w ogóle przeprowadziłam. Dlatego, że jest trochę nowych widzów, więc witam was serdecznie. Ale tak, przez 8 lat mieszkałam w Walii. Przyjechałam tam na studia w 2010 roku do małej miejscowości. I plan był taki, że ja skończę te studia i wyjadę dalej. Albo wrócę do Polski, albo zrobię karierę w Londynie, nie wiem. Plan był taki, że po studiach się wynoszę. No ale stało się tak, że Mati najpierw dostał pracę, zaraz po studiach, na uniwersytecie, na którym studiowaliśmy, w biurze międzynarodowym. Mati powiedział, dobra, popracuję rok, a później pojedziemy dalej. Później ja dostałam pracę, też na uniwersytecie. Ale dostałam pracę w dziale marketingu. Ogólnie praca była super, nie mogę narzekać, praca była wspaniała, bardzo dużo mnie nauczyła, miałam świetny team i wtedy sobie powiedzieliśmy, dobra, jak już ja dostałam pracę, no to jeszcze poczekajmy ten rok, dwa i już z dobrym doświadczeniem pojedźmy dalej. No i słuchajcie, tak mijały dni, miesiące, teraz się wyprowadziliśmy po 8 latach mieszkania. I słuchajcie, mieszkaliśmy w tym małym mieście przez 8 lat, gdzie naprawdę mało się działo. Jest to bardzo fajne miejsce na studia, nie powiem, że nie, ale osoba młoda, ambitna nie za bardzo ma co tam robić, dlatego że jest uniwersytet, morze i tak naprawdę tyle. Nie ma ani gdzie wyjść, nie ma porządnego kina, nie ma nawet sklepów, jest tylko kilka knajp i tak naprawdę tyle. Miasteczko ma 12 tysięcy mieszkańców, plus około teraz 7 tysięcy studentów, więc to jest maluteńkie. Większość ludzi to są albo emeryci, bo to jest takie właśnie miejsce nadmorskie, większość ludzi to są albo emeryci, albo studenci i tak naprawdę nie ma co robić. I dużo mi dał do myślenia kuzyn, który mnie przyjechał odwiedzić. Dlatego, że on mnie odwiedził w lutym. I ja się kładam, jak ci się podoba w Aberu, pięknie, nie? Morze i te sprawy. On mówi, no pięknie, ale marujesz tu życie, co ty tutaj robisz? Czemu taka młoda osoba jak ty tutaj siedzi? I wtedy to tak do mnie doszło i przypomniały mi się wszystkie słowa wszystkich moich znajomych, którzy wyjechali do Aber i mówili, wyjedź, 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 wyjedź. A ja nigdy nie byłam gotowa na ten wyjazd, bo żyłam w takiej bańce, bo wiecie, jak mieszkacie w takiej bezpiecznej bańce, to wszystko jest wspaniałe. A ja jestem osobą, która uwielbia zmiany, a zarazem ich nienawidzi, bo się ich bardzo boję. Dlatego, że zawsze ja mam przed sobą czarny scenariusz. Wie, dobra, wyjadę i co ja będę robić? Gdzie ja mam się przeprowadzić? Mati jest niewidomy, jak my sobie damy radę? Co z pracą? Co z tym? Co z tamtym? No ale już w tym lutym mi się zapaliła taka właśnie lampka, że czas spadać. No i Mati sobie wymyślił, że to on to by chciał kontynuować studia. No i teraz muszę obalić plotki, dlaczego się wyprowadziliśmy, bo tam były jakieś pytania w komentarzach i inne osoby po prostu za mnie odpowiadały. Ktoś tam właśnie napisał, że się wyprowadziliśmy, bo Mati dostał lepszą pracę, czy tam, bo praca Matiego, czy coś. Ale prawda jest taka, że wyjechaliśmy, bo Mati sobie wymyślił, że chce kontynuować studia. Mati ma skończone studia, skończył psychologię, ale sobie wymyślił, że psychologia to nie jest to, co chce robić. Ja mówię, dobra, fajnie, bardzo się cieszę. Powiedziałam mu, że jeżeli chcesz zabrać się za studia, to to musi być najlepszy uniwerek, żeby cię to opłaciło i to musi być coś, czym ty się nie rozczarujesz. Ten uniwerek, na którym pracowaliśmy, nie wchodził w grę, bo nawet nie było takich kierunków, a po drugie chcieliśmy się wyrwać. Więc mówię mu, dobra, słuchaj, ja się za tobą przyprowadzę gdziekolwiek chcesz. Znajdź sobie po prostu najlepszy uniwerek, na jaki będzie nas stać i po prostu tam pojedziemy. Kierunek, który Mati będzie studiował, to jest Business Innovation and Entrepreneurship with New Technologies, coś takiego, czyli przedsiębiorstwo, nowe technologie i biznes. Bardzo ciekawy kierunek, nowoczesny. Mati uwielbia biznes, Mati uwielbia nowe technologie, więc na pewno
mu się to spodoba. I co jest z tym piękne, to to, że on uwielbia się uczyć. Słuchajcie, on uwielbia studiować. Dla mnie studia to była męczarnia, a on potrafi usiąść do komputera i pisać esej, i czytać artykuły, i robić research. Więc jemu to naprawdę przychodzi, on to traktuje jak hobby. Tak jak on się uczy, to ja się po prostu maluję, więc to jest naprawdę wow. Jak się nazywał ten kierunek, który będzie studiować po polsku? Zarządzanie innowacją i przedsiębiorczość. O, to źle powiedziałam, bo powiedziałam, że biznes. W sensie zarządzanie technologią, przedsiębiorczość i biznes. Jeżeli chodzi o studia licencjackie, to studia licencjackie 3-letnie kosztują 9 tysięcy za rok. Jeżeli chodzi o studia magisterskie, no to już ta cena idzie dużo, dużo w górę. Ceny magisterki kosztują od 10 tysięcy do nawet 30, nawet 50, więc zależy od uniwersytetu. No i padło na Manchester, dlatego że Manchester jest w top 30 najlepszych uniwersytetów, jeżeli chodzi o biznes na całym świecie. I stwierdziliśmy, w sumie Manchester, czemu by nie? Jeżeli chodzi o Czesne, to Czesne na rok na magistra wynoszą 12 tysięcy funtów, więc nie mało. Ale chcę wam powiedzieć, że państwo też dorzuca się do takich studiów. Jest to dość drogi wydatek i od niedawna państwo się dorzuca. Oczy już są zrobione, teraz sobie przejdę do twarzy. A ja pojechałam po prostu za nim. Teraz jeżeli chodzi o mnie. Co ja tutaj robię? Co ja tutaj będę robić? Co ja tutaj bym chciała robić? Tu już sprawa jest bardziej skomplikowana, bo jak Maciej wie, co chce robić i wie, że chce studiować, to ja za bardzo nie wiem, co chcę robić. Nie wiem, w co chcę pójść. I nie mam presji w takim sensie, że nie chcę podejmować żadnej pochopnej decyzji. Nie chcę po prostu brać byle jakiej pracy, żeby tylko mieć pracy. Muszę się zastanowić, w którym kierunku chcę iść. Ja po prostu nie chcę siedzieć przy biurku od 9 do 5 na dzień dzisiejszy, bo może mi się to zmieni. Daję sobie kilka miesięcy. Tak jak zauważyliście, jest więcej filmów, więc stwierdziłam, że cały ten czas, który bym poświęciła teraz mojej pracy przy biurku od 9 do 5, poświęcam na YouTube'a i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się okaże, że YouTube to jest to, co chcę robić. Nie wiem. Dobra, mamy gotowe brwi. Prawie, bo jeszcze sobie dziabnę sobie jeszcze tym tuszem do brwi. Czuję, że jestem bardzo biała, więc dołożę sobie jeszcze, chociaż tylko w kamerze to tak wygląda. Na żywo nie jestem aż tak biała. I słuchajcie, nałożę mój ostatnio ulubiony hit, czyli Kiko Milano. Taki podwójny błyszczyk, matowa pomadka. A jeżeli nie macie ochoty na mat, to sobie można walnąć błyszczyk, który jest z drugiej strony. I muszę wam powiedzieć, że ten kolor bardzo mi przypomina Pillow Talk, więc żeby wam pokazać, to obrysuję sobie usta Pillow Talk od Charlotte Tilbury. Pillow Talk to jest najbardziej uniwersalny i klasyczny kolor. Uwielbiam. Teraz na to nałożę sobie Kiko. Ten Kiko jest odrobinę ciemniejszy, ale on zaraz się też wtopi w te usta. Jest to mój ulubiony nude w tym momencie. Nie jest aż tak trwały jak te pomadki z Maybelline, ale i tak jest sztos i bardzo ładny kolor. Bardzo ładny, polecam serdecznie. Jeżeli chodzi o włosy, to ja sobie je przeczeszę i chyba tylko spryskam suchym szamponem, bo są jakieś takie splaszczone. Może dlatego, że ostatnio nakładałam olej na włosy i może nie do końca, niedokładnie go wypłukałam. Co ja się ubiorę w ogóle? Zapomniałam o mojej kawie. Co by tu ubrać? Może by tak czarny golf? Ale zawsze noszę czarny golf. Dobra. Dobra, myślę, że będzie. Myślę, że będzie i teraz co by tutaj ubrać? Powiedzcie mi, jaki tu outfit ubrać? Zapach na dziś to, tak jak zawsze, Black Orchid od Toma Forda. Jest to zapach, który towarzyszy mi od kilku lat, już ponad 2 albo 3 lat. Jest recenzja na moim kanale, jeżeli jesteście ciekawe tego zapachu. Co mam na sobie? Tak jak mówiłam, klasycznie czarny golf, czarna marynarka, ale na dole się dzieje. Maciej, też chcesz outfitik? Oczywiście. Nie wiem, czy się zmieścimy w kadrze oboje. Się przesuniesz. Tak się prezentują nasze outfity. W
ogóle pasujemy do siebie dzisiaj. Zawsze do siebie pasujemy, przecież ty mnie ubierasz pod siebie. Ale wiesz, nie no, sam się ubrałeś dzisiaj. No wiem, ale ty mi powiedziałaś, ubierz w końcu swoją kurtkę skórzaną. Tak, to prawda. To więc przejdźmy może do outfitu Matiego. Mati ma skórzaną kurtkę z firmy ASOS. Tak? Nie. Buchu! Bardzo fajna, bo ona jest gruba, co nie? I ona jest jak będzie idealna na jesień. Czy wpasowuje się w trendy jesienne? No tak, bo skóra jest dzisiaj w trendach. Mamy brązowy golficzek z Bartona pewnie? Albo Barton, albo Jack and Jones. Bo... Barton. Barton. No. Spodnie czarne. H&M. H&M i na butach Timberlandy. Timberlandy. Na nowe Timberlandy. A jeżeli chodzi o mój outfit, to mamy... O, jeszcze zegarek prezent od Ewunci, ale nie wiem, czy to widać. A jeżeli chodzi o mnie, to góra jest czarna, gol z Niluka za grosze, marynarka czarna z H&M-u, też za grosze kupiłem chyba 7 funtów na wyprzedażach. Tutaj mam coś szalonego, czyli skórzaną spódnicę plisowaną. Akordeon. Akordeon, która jest w kolorze khaki i kosztowała funta. Funta! Nie, niemożliwe, że kosztowała ona funta. A jednak, chcesz się przekonać? Zajrzeć do Primarka. Tam czeka cię wiele więcej wspaniałych promocji. To nie było. Dobrze, dobrze, to teraz chodźmy zrobić herbatę. Jeszcze nie skończyłam. Ale mi gorąco w tym pokoju. Spódnica z Primarka, tutaj buzi buzi, pasta Gucci sruci i mam kryjące rajstopy i takie buty. Podnieś nogę. Takie buty a la oficerki, szkielety, nie wiem co to jest. Coś wiązanego. I do tego torebka Dorothy Perkins. Gdzie masz tę torebkę? W ręce. O, wow. Magia. Więc tak, to było na tyle. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Dobijamy do 50 tysięcy funtów. Chciałabym. Dobijamy do 50 tysięcy subskrypcji. Tak. Dajcie kciuka w górę, my już... Albo kciuka w dół. I co mają pisać w komentarzach? Czy wam się podobało? I jaki film chcielibyście zobaczyć w przyszłości? Dokładnie. A my się z wami żegnamy. Buziaczki. Pa! Na razie. Au! Pa, pa!